Witam, TVQ1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 7. Skończyliśmy na tym, że stworzyliśmy multiblok naszego Arc Furnace bodajże i teraz właśnie będziemy robić te rzeczy i właśnie Arc Furnace był potrzebny do zrobienia tego i tutaj właśnie będziemy to robić z piasku, więc możemy już sobie zacząć powoli sobie tutaj ogarniać. Będziemy potrzebowali do paliwa tak samo oksygenu oraz hydrogenu z wody, który się tworzy w elektrolajzerze. Rakiety nie ma, będzie ona całkowicie przebudowana i całkowicie zrobiona od nowa i wszystko będzie od nowa, jeżeli chodzi o rakietę. Nie podobało mi się i ona by i tak nie poleciała, więc sobie na spokojnie zaplanuję rakietkę jakąś ładną, się zrobi i wiecie. Może timelapse'a zrobię z budowy rakiety, jak już wpadnę na to, jak ma wyglądać, ale myślę, że będzie tutaj na dole będzie sekcja silników, a na górze, znaczy będzie drabina i tam na górze będzie wejście do tylko kokpitu i będzie fajnie, ale dobra. Okej, więc tutaj dałem energię. Nie dałem energii i energia musi iść tutaj, czyli mamy tutaj, że tak powiem, musimy podłączyć dużo kabli właśnie od prądu, nasze energy conduity i właśnie tutaj pojawia się jeden taki moment, kiedy wiemy, że silikon ten może być tym. Chodzi mi o to, że możemy sobie robić za pomocą tego silikonu, gdzie jest, tu jest crafting. Na przykład. Wszystkie rzeczy, które wymagały tego silikonu, ale bardziej mi chodzi o coś innego. Steel możemy robić. Wszystkie te inne rzeczy z Ender.io. Ale to jest raczej normalne. No, trochę będziemy mieli, że tak powiem, spokoju z tym silikonem, bo już nie będziemy musieli robić silicon dioxide'a, czyli nie będziemy musieli już przerabiać kleju i wszystko będzie szybsze, co jest bardzo dobre. Więc zrobiłem sobie na teraz trochę tych energy conduitów, możemy to podłączyć. Chyba mnie raczej nie stać jeszcze na pewno na transfer energii za pomocą transreceivera. Więc będziemy musieli to zrobić w ten sposób. Więc podłączymy sobie to. Myślę, że pójdzie to pod tym i prosto do naszej energii, która jest tutaj. Czyli to jest tu. I tu bym chciał właśnie to jakoś zrobić jeden w dół, żeby właśnie pod schodami pójść. Ok. I w tym miejscu będzie jeszcze leciał kabel od energii. Więc to będzie jakoś tu. No, dawaj. O, super. I tutaj w dół. Dobra. Więc tak będzie leciał nasz kabelek od energii. Jeszcze coś mi tu nie pasuje. To jest jeden w dół. Ale nie może być tu, może być tutaj. Dobra. Więc tak. Jest na pewno dobrze. I tak samo tu będzie kabel od itemów, żeby to wszystko właśnie zautomatyzować od razu. Więc energia powinna się nam tutaj pojawić. Jest. I jeżeli wrzucimy. Z tego co widzę, to musimy podłączyć do wszystkich trzech, bo to są jakby oddzielne te. Więc podłączymy tu i podłączymy tu. Więc teraz mamy pełny bank energii. Jeżeli wrzucimy sobie sand tutaj. To powinien nam się zrobić. No, nie wrzucimy tego sandu. Normalnie musimy to dać do input hatcha, który ma GUI własne. I mamy. Wszystko ładnie działa. O, teraz? Nie, teraz jest wyłączone. Teraz działa chyba. Bo zabrało piasek. No. No nie gadaj, że to będzie kolejna bardzo długa rzecz do kraftowania. Może teraz jest włączony? Nie mam pojęcia. Nie, teraz powinno być włączone. No dobra, jakoś to tam się pomyśli.
Może działa, ale bardzo wolno, nie jestem pewny. I teraz bym chciał Ender Conduit Pipe właśnie z Ender.io. Bardzo dużo ich. Może nie aż tak dużo. Tyle wystarczy. I mamy tutaj input hatch, tu mamy output hatch i tu mamy nasz ten, więc byśmy to podłączyli tu i tu. I to podłączymy tutaj sobie właśnie pod tym. I to będzie leciało tym kablem prosto tam na dół przez całą tutaj drogę. Więc trochę musimy podłączać rzeczy. Ok. Ale. O, działa to, ale bardzo wolno. Szkoda. No nic, będzie to działać cały czas. Tutaj mamy input hatch, więc damy tutaj insert. Tutaj mamy output hatch, więc damy tutaj extract, który będzie always active. I co do insertu, no to bym chciał, bo piasek automatyczny, piasek, mamy automatyczny piasek, tworzenie automatycznie piasku? Chyba nie. Jeżeli byśmy mieli automatyczne tworzenie piasku, no to wiecie co? Jak ja od czasu do czasu robię ręcznie piasek w tych sagmilach, które są do przepalania, przetwarzania orów, no to jeżeli ustawimy tutaj priorytet duży, to zapełnimy tutaj, że tak powiem, cały hatch automatycznie piaskiem, a reszta piasku pójdzie w inne miejsce, więc tak może być. Czyli jeżeli teraz wrzucimy bardzo dużo gravla do tego miejsca. O, właśnie tutaj, o ile tutaj jest wyłączony piasek, tu musimy blacklistować piasek, ponieważ inaczej się zrobi tutaj glas. A glas nie jest nam aż tak potrzebny. Więc weźmiemy blacklist piasek. Boom. I teraz, jeżeli wrzucimy cały gravel, jaki mam tu. Cobblestone też zadziała, ale z cobblestone jest trochę mniejsza szansa na piasek. Bo piasek z Sagmilla możemy zrobić z cobblestone'a i mamy na to 15% szans. Jednakże z gravlu mamy teoretycznie 70-100% szansy. No zawsze powinien być piasek. To nie powinno tutaj. Tym bardziej, że tu są darkbale. Już się skończyły prawie. Więc bym chciał dorzucić darkbali. Więc bym chciał zrobić ich 300. Ironu nie mam. Czy wy sobie żartujecie teraz? Ja chyba wyłączyłem przetwarzanie ironu automatyczne, bo. Czemu? Nie pamiętam. A może nie wyłączyłem, albo mi się wydaje, że wyłączyłem, ale coś tam było. No nic, damy tutaj. Chyba wyłączyłem, bo to był iron. Ale chyba wyłączyłem dlatego, że coś ważnego było z tym. Nie wiem. Wrzucimy trochę tu ironu i niech się przetworzy. Jak tylko ten gravel się przetworzy, jak ten sand się tutaj przetwarza, właśnie tu jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz. To on tutaj nie wyleci sam, bo nie ma tutaj za bardzo jak wylecieć z tego miejsca. A przy okazji bauxite bym chciał ogarnąć do systemu, żeby się robiło więcej tytanu. Titanium. I może ogarniemy od razu wyjście z tego. Więc tu mamy ME interface, tu mamy insert, tu mamy output i no to normalnie by wyciągnęło piasek, ale najpierw by ten piasek wleciał do tego, a potem na końcu, żeby miejsca nie było, to by poleciał do interfejsu, bo chyba żebym dał priorytet większy, ale to nie ma sensu. Ponieważ priorytet większy jest ustawiony tutaj. I więc będę musiał. Czy ja ten interfejs potrzebuję? On jest mi do craftu. Clear glass. Mam dużo tego. Nie mam nic, ale mogę teraz kazać zrobić trochę więcej i wywalić to. Bo nie wiem, czy będę potrzebował clear glass aż tak bardzo. I tak tu się iron teraz przetwarza. No, cóż. No, ale jak to się przetwarza? Czekaj, właśnie. To jest system applied i to niby zaliczy się do tego, więc bym musiał zrobić kolejną skrzynię.
No, jak to wleci do systemu Apply, to tam je wrzuci z piasku. Chyba, żebym to wrzucił do. Czekaj. To jest podłączone tu. Ej! To akurat pasuje. Bo i tak to będę łączył. No to muszę uważać. Tu ja bym dał skrzynię i podłączył do tego systemu Apply It. Ja, to by było najlepsze. Dobra. Więc weźmy. Zróbmy buffer. Zróbmy ten buffer. Nie mam golda? Mam na pewno gold. No oczywiście, że mam. Plate'y, dance plate'y. A co się stało z craftingiem plate'ów zwykłych? Mogłem zapomnieć o tym. Więc crafting gold plate'ów jest już zrobiony i możemy, że tak powiem, kontynuować zrobienie storage'a i podłączenia właśnie tego górnego systemu z tym dolnym. Czyli storage się robi, to trochę potrwa. Więc możemy teraz podłączyć sobie item conduity przez tą całą tutaj drogę, jaką no ona to ma być tu, tak? Dobra. Więc to będzie leciało sobie tu. Ups. Nie ma. Głupie zombiaki. I to będzie leciało, i teraz sobie utrudniłem właśnie życie. Czy ja właśnie niszczę? Nie, dobra. Tu mogę jeszcze zniszczyć. Przy okazji darmowe światło. Tu i tutaj w lewo. Muszę tu jakieś tunele zrobić. Albo coś. Tak. I teraz to będzie problem. Item. Zróbmy jeszcze z 20. Nie mam pulsating nuggetów. Pulsating iron. Item duct. Ok. Więc musimy tutaj trochę. Właśnie to będzie z tej strony bardziej. Więc to będzie leciało sobie przez tą właśnie tutaj rurę. Jest to podłączone? Tak. I tutaj, gdzie będzie ta skrzynia, storage, o właśnie ta, to będzie postawione, może być tu, ale bym interfejs potrzebował, czy nie? Raczej nie. Raczej nie. Nie jestem pewny, ale chyba nie będę potrzebował interfejsa w tym miejscu, więc to podłączymy w ten sposób. Chwila, coś się pomyliłem chyba. To będzie leciało do systemu Applied i będzie wtedy wyciągnięte. Nie, dobrze jest. Ok. Więc to będzie do systemu Applied. Więc tu musimy jeszcze ustawić. Co to było? Storage. Może być storage, ale nie chcę storage'a używać. Możemy też interfejs postawić zamiast skrzyneczki. A tam będzie leciał piasek, woda. Muszę się zastanowić, jak to chcę zrobić. Albo wiecie co? Uprościłem sobie tutaj sytuację. Wywaliłem to. I mamy po prostu podłączenie tutaj takie, że jest sobie item duct podłączony do tego, i to jest podłączone do tego, i to jest podłączone do tego, ale jako, że tam nie ma żadnych, że tak powiem, rzeczy, które mogą tam polecieć do tego Arc Furnace'a, to powinno to zadziałać. Jeszcze mogę zobaczyć, czy akceptuje Arc Furnace inne itemy, takie jak cobblestone, irony, chociaż to wątpię, ale wolałbym mieć pewność. Tak, akceptuje.
Czyli musimy tutaj ustawić filtr. Jeden filtr na whitelist i sand. Dobra. Więc to jest zrobione. Jeżeli teraz mam 32 piasku, muszę się upewnić, że na pewno będzie dobrze. Jeżeli teraz wrzucimy tutaj gravel, to powinien piasek wylądować właśnie tam na górze, ponieważ jest jako priorytet. I tak właśnie się dzieje. Dobra, to jest zrobione. A jeszcze dodatkowo, jak piasku nie będę przerabiał, to tam po prostu piasek nie wleci, więc z tego powodu postawimy tutaj interface. Interface, jeden interface. Będzie on w tym miejscu i będzie tu podłączony na extract i na always active. I tu nie może polecieć sand, a może i może. Nawet jeżeli może, no to poleci tam, na górę najpierw. Ale może sand polecieć do Sagmila? Sand... Nie, nie może. Dobra. I po prostu ustawimy sobie tutaj sand, żeby zawsze w tym miejscu był stack sandu. Super. I jeszcze to. Musimy się tego pozbyć. I jak ja nie wiem, jak to zrobić tutaj. No i to jest problem. Jeszcze zostaje nam output, czyli ustawimy sobie to inny kolor na brązowy na przykład. I wtedy ten output ustawimy do systemu Applied prosto. Przez ten interfejs, który właśnie jest tutaj. Mógłbym to zrobić tutaj przy tym od razu, ale zrobię to oddzielnym kablem. W sensie, że mógłbym tu ustawić in-out. No może zrobię tak? Nie zrobię. Więc, znaczy zrobiłbym, ale nie chcę. Żeby czasami nie było źle. Więc tam insert i brown. I to będzie miało priorytet krytyczny, czy nie? Jasne. Jakby co, to teraz powinno właśnie wrzucać nam tutaj silikon do systemu. I mamy nasz silikon. To jak teraz mamy zautomatyzowany nasz kochany Arc Furnace, który będzie teraz działał 24/7, mam taką nadzieję. Coś jest nie tak. Nie no, jest ok. Ale to tak wolno działa? Poważnie. To możemy zrobić kolejne rzeczy, czyli musimy zrobić electrolyzer. Więc mamy tutaj electrolyzer. I to jest multiblock taki, czyli to jest 2x6 i to jest... tak i tak. I to jest cały, tak? Czyli to jest takie coś i on się formuje oczywiście. Więc ten electrolyzer możemy postawić sobie na przykład... gdzie jest wejście do energii, power od góry? Ok. A tu mamy fluid output, a tu mamy fluid input od tyłu, tak? No dobra, to postawimy cię. Chciałbym cię postawić bardzo na ziemi. O, właśnie tak. Czekaj, coś się popsułem? Czemu się nie chcesz postawić? O. Dobra, więc mamy nasz machine structure, fluid, electrolyzer, dobra, wszystko jest, więc electrolyzer będzie oczywiście wymagał czego? No, najgorszej rzeczy, czyli machine structure, ale mam akurat jeden, super. Ja tylko potrzebuję steel plate, control circuit board, który mam. Co my tu jeszcze potrzebujemy? To, czyli potrzebujemy lime. Nie ten lime. Lime die. Dobra.
I potrzebujemy tego, więcej już zrobię, bo będę potrzebował więcej. Mamy jeszcze to i oczywiście nie mamy iron plate'a. Okej. W ogóle to ironu nie miałem. Więc iron plate'y są tu, zrobimy stówę. Czemu nie? No i jeszcze potrzebuję precision assembler, jeszcze potrzebuję cutting machine i jeszcze potrzebuję crystallizer. A to wszystko są multibloki. Dobra, powoli. Crystallizer. O, dobra, bardzo długie cięcie. Ok, zrobiłem blok crystallizera, ale to jeszcze nie jest multiblok, więc może jednak tutaj postawimy wtedy multiblok crystallizera i będzie to przebiegało, wiecie, po kolei. Najpierw to, to i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy ty crystallizer i mamy ty crystallizer i czemu ty się tak robisz? Więc crystallizer to jest coś takiego. Quartz crucible razy 6, tu mamy copper coil razy 2. Crystallizer idzie tutaj. Output hatch, input hatch i power input. Dosyć proste to jest. Musimy teraz tylko wszystko tutaj ładnie ustawić. Power input. Potrzebuję oczywiście więcej tego. No dobra. Baterie muszę się upewnić, że mam na pewno wystarczająco. Ile mamy titanium? Wiem, że wrzuciłem 27 tytanium do przerabiania jako na chromium. Więc trochę jeszcze mam. Jeszcze się muszę upewnić jeszcze raz, czy do skanera na pewno tego się nie da wrzucić. W ogóle czemu się tego nie da wrzucić do skanera? Przecież to by było takie dobre i takie w ogóle fajne. O, ja cię wrzuciłem tu, a nie tu. Okej, to więcej czekania. Okej, mamy tutaj kilka rzeczy już zrobionych i teraz tak. Output hatch idzie tu. Tak. Tu mamy input hatch, to jest input hatch, dobra. Tu mamy copper coil 1, copper coil 2 i jeszcze power input, myślałem, że zrobiłem. Power input. Nie zrobiłem, dobra. I power input idzie tutaj. I teraz tak, tu idą quartz crucible. Okej. Więc kwartyzy crucible razy 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Więc bum, bum, bum. Bum, bum, bum. I bum. I mamy nasz kwarc. Mamy nasz crystallizer. Okej. I proszę, żeby to nie działało tak wolno jak tamto. Więc prąd odpalimy sobie. Nie wiem, czy z góry dać prąd, czy nie. Może być z góry. Nie będzie mi to przeszkadzać. Mógłbym też od dołu podłączyć. Ale jak już mamy tutaj podłączenie, no to. A co to? Podłączymy z dołu. Jeżeli mam tutaj taką możliwość, taką w miarę, bo to nie jest prosto nic. Bo te multibloki się różnią trochę wielkością. Więc to podłączymy sobie tu. Tak. I tak, dobra, to jest podłączone. Okej, crystallizer jest podłączony, tu mamy włączenie, dobra i teraz. Input, output, co tutaj wchodziło? Elektrolizer, ty i to jest cutting machine, crystallizer, to jest silicon ingot i silicon nugget i wychodzi z tego silicon bowl. Silicon ingot i silicon nugget. Dobra, ile mamy silikonu przez ten czas? Sili 4 tylko? Zróbmy nuggety. To i to. I to bym chciał tu podłączyć tak samo jak tamto.
Mógłbym to zrobić jednak na prostej linii, ale ne. Już niech będzie. Tak, to jest podłączone. Jeszcze jeden filtr. Przyda się. Dobra. Więc teraz mamy tutaj hatch outputowy, to jest inputowy. Więc tu będzie insert i filtr. I damy sobie to i to. Dobra. Więc to i to. Tu leci. Powinno już działać. Tu mamy extract always active. Green. Chyba green. Nie robi się teraz to automatycznie. Jeszcze będę musiał poprawić parę rzeczy tam, jeżeli chodzi o wkładanie tu itemów, tych silicon nuggetów, ale z tym się nie przejmuję. Bum. O, działa. O, w miarę szybko. Ale fajnie, to rośnie. Ojeju. Dobra, super. Działa. Tylko, że to tak szybko działa, to tak wolno działa i tak trochę. Chyba muszę przeczytać. No nic. Gdzie jest mój łuk? Gdzie ty jesteś? Dobra, więc to mamy zrobione. To będzie zakryte oczywiście. I teraz mamy w następnym kroku electrolyzer. Następny krok to jest cutting machine. I cutting machine wymaga znowu tego. O Jezu. Może jestem w stanie to zrobić? Już teraz? Cutting machine wymaga ode mnie tego. Tego i steel gearów. Tylko te? No dobra, ja to mogę zrobić. Aha, dobra. Okej, więc mamy cutting machine. I teraz chciałbym zobaczyć multiblock. Pewnie znowu trzy co najmniej te machine base structure, czy jak to tam się zwało. Już się boję. Dobra. Boom. Cutting machine. O jest, dobra. Już myślałem, że to nie będzie multiblock. A tu. O. To jest tyle. Cały multiblock, czyli engine motor mamy. Blade assembly, power input to jest 1, 2, 3. Kolejne te. Ty jestem w stanie to zrobić teraz nawet. Chyba nie będę miał, że tak powiem, problemów z tym. I postawię to tutaj. Ok. Czyli cutting machine idzie tu. I teraz ile mam tych? Zobaczmy. Potrzebuję input hatch, output hatch. Motor mam na pewno, bo zrobiłem w poprzednim odcinku. Motor idzie tu. Input hatch, output hatch i power input. Dobra. Więc power input. Boom. Nie. Boom. Też nie. Iron rody nie mam. Mogę zwykły przepis. Też nie. O, tamten był dobry. Ten. Więc raz, dwa, trzy, cztery. I mamy power input, który idzie tu. Sub blade assembly, jeszcze muszę zobaczyć. Chromium. Musimy zrobić kolejne platy. Bo inaczej się nie da. I musimy wrzucić więcej tytanu znowu, żeby się przerobiło na chromium. Chyba, że mam dużo rubi, to bym mógł wtedy zrobić dust. No, mogę to przetworzyć. Czemu nie?
dodatkowe Chromium za darmo. I tak nic z tym Ruby nie zrobię. Ty. I to wszystko? A sawplate assembly. Znaczmy saw. Jest. Czyli to wymaga dużo tego. I potrzebujemy jeszcze iron saw blade. Dobra. Więc to już też jest. Widziałem creepera. Jakim cudem przeżyłeś? Tak. I jeszcze input i output. Dobra. Input albo hatch. Fluid. Input. I mini. Co? Przecież ja zrobiłem to. A nie, bo ja zrobiłem tylko te plate'y. Więc kolejne dwa. Input hatch. Można to zamieniać. Ale już. Ej, był drugi. No. Input, output, output, input, boom. Ojej, ile tutaj roboty z tym jest. Tu jest input, power, tu mamy power, energy conduit. To będzie podłączone tu. A to znowu pójdzie tu w dół. Tak. To idzie tu. Tak. Wiem, że mnie nie lubisz, ale nie przeszkadzaj. Jak ja ci przeszkodzę. Dobra, to jest podłączone. Zobaczmy. Mamy to. Mamy to. Nie. To. Jak to się nazywało? To. I to leci do input. Chyba. I włączymy. To mi się podobywuje. Jak na to wejdę? O, rani mnie aktualnie. Jak fajnie. Okej, więc tutaj tworzymy silicon wafery. W końcu jeszcze jeden krok zostaje, ale to już na następny odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie i pa pa.